Portal WWL24, Aurelia Sobczak. Najważniejsze wydarzenia powiatu wołomińskiego. Szanowni Państwo, to naprawdę są najważniejsze wydarzenia powiatu wołomińskiego i nie będę gołosłowna. Powiem, że to wydarzenie będzie miało miejsce 1 i 2 czerwca na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnym. Niezwykłe wydarzenie. Przeniesiemy się w wiek XVII, a proszę pamiętać, że pałac w Chrzęsnym sięga swoich korzeni wieku XVII. No dobrze, ale ze mną w studio niezwykły gość, pan Artur Wolski, prezes Fundacji Skrzydła Chwały. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie i właśnie Skrzydła Chwały, Polska Skrzydła Chwały, razem chronimy rodzinę. Taki jest tytuł uroczystości, które będą miały miejsce 1 i 2 czerwca. Tak, być może niewiele mówi ten tytuł sam w sobie, ale chcę podkreślić, że realizujemy projekt od 3 lat. Trzecia edycja, 2 razy w Warszawie na Forcie Bema, tym razem w gościnnych progach pałacu w Chrzęsnym. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez starostę wołomińskiego pana Adama Lubiaka, za co bardzo dziękujemy. Pałac w Chrzęsnym rzeczywiście jest idealnym miejscem do przeprowadzenia tego wydarzenia, ponieważ, tak jak pani wspomniała, przeniesiemy się w XVII wiek. W tym roku będzie to spektakularne wydarzenie, ponieważ spodziewamy się ponad 250 rekonstruktorów, z czego 50 konnych. Tak, bo to jest spotkanie z husarią Rzeczpospolitej. Tak, będziemy wspominali XVII wiek, 1656 rok, zwycięstwo pod Warką, a wcześniej poprzedzone 1 kwietnia, to jest bardzo słabo rozpowszechniona wiedza, ślubami króla Jana II Kazimierza, ślubami lwowskimi, złożonymi w katedrze lwowskiej, dotyczyły przekazania i objęcia przez Matkę Bożą królowania nad Polską, nad wszystkimi ziemiami polskimi. Będziemy mieli przedstawienie plenerowe, zapraszam. Robi naprawdę wrażenie. Robi wrażenie, ale ja jestem przekonana, że to będzie niezwykłe przeżycie dla wszystkich, szczególnie małych dzieci, ale nie dorośli to też dzieci, dlatego że będziemy mogli zapoznać się z rycerstwem. Będzie można dotknąć zbroi, zobaczyć jak ta zbroja wygląda. Będą jakieś zajęcia z mieczami. Mnie to interesuje. Niech pan zobaczy. Kobieta, jestem ciekawa. Czy będzie jakaś szermierka tak, dla pana również? Tak, to jest znak czasów, że większość kobiet interesuje się jazdą konną, bronią, wojskiem, bitwami. Tak, oczywiście tak. Zapraszamy. Uważam, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Cały pałac, cały zespół parkowy jest do państwa dyspozycji, do naszej dyspozycji. Chcemy, żeby to było interaktywne. Będziemy mogli zobaczyć bitwę. Będziemy mogli zobaczyć obóz rycerski, będziemy mogli wejść do namiotu, przekonać się, jak rzeczywiście żyło wojsko, zarówno polskie wojsko, jak i wojsko szwedzkie w XVII wieku. Będzie można dotknąć rapieru, muszkietu, dotknąć zbroi husarskiej, dotknąć może nawet konia husarskiego. Będą pokazy łucznictwa konnego, to jest bardzo spektakularny zawód, konkurencja. W niedzielę, to też warto zapamiętać, przez 2 godziny będzie odbywał się turniej husarski w ramach Mistrzostw Polski husarii. Właśnie, tak, o tytuł starosty wołomińskiego. Zapraszam serdecznie. To będzie puchar do zdobycia. Tak, tak? Będzie puchar do zdobycia. Zgłosiła się rekordowa liczba husarzy. Będzie około 30 husarzy, także naprawdę będzie na co popatrzeć. Będą to głównie konkurencje konne. Ale nie tylko husaria, bo będą jeszcze... Tak, oczywiście mówimy o przekroju całego wojska, także będzie można przekonać się, jak wyglądali rajtarzy szwedzcy, będzie można przekonać się, jak wyglądali Tatarzy, pancerni polscy, wszyscy mówią o husarii, ale musimy pamiętać o tym, że husaria to było wojsko przełamujące. Mhm. Tak naprawdę całą robotę robili pancerni, którzy szli za nimi. No tak, ale ta husaria jest takim symbolem dla nas, prawda? Tak, oczywiście, dlatego i nasza fundacja odwołuje się do tradycji, legendy, do osiągnięć husarii. Warto przypomnieć, że to jest jedyna formacja wojskowa na świecie, która przez 123 lata praktycznie nie doznała porażki na polu bitwy, wielokrotnie walcząc z wrogiem kilkukrotnie silniejszym. Dobrze, ale powiedział pan wcześniej, tak to
trochę żartobliwie, o, że teraz wszystkie kobiety są zainteresowane bronią i tak dalej, i tak dalej. To prawda, ale też trzeba pamiętać, że na przykład kobiety mieszkające na Kresach świetnie władały bronią, bo zawsze no, walczyły o te granice. To już a propos kobiet, zawalczyłam o nas, dlatego, że zauważyłam, że tutaj w programie jest tato strefa. Tak. No, może tylko na marginesie powiem, że rzeczywiście w tym roku przypada stulecie wejścia do Sejmu, do Parlamentu Kobiet w Polsce. To jest bardzo ważne, bo Polska była w czołówce, jeżeli chodzi o wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. To tak na marginesie. Natomiast rzeczywiście kładziemy akcent i zapraszamy i no, serdecznie tutaj oczekujemy ojców, których często brakuje w rodzinach, w sensie takich może nie ze złej woli, ale z racji potrzeb czasów, tak? Więc ci ojcowie dość rzadko są w domach, a to jest taki czas, taki moment, będzie prawdopodobnie ładna pogoda, więc to będzie jest dwa dni. Oczywiście, tak że jest. Będzie. Dwa dni można spędzić cudownie z dziećmi, na lodach, na oglądaniu inscenizacji, na dmuchanych gigantycznych zjeżdżalniach. Których w XVII wieku nie było, co prawda, ale są teraz. A to jest taki pomost między teraźniejszością a przeszłością. Ale ja już mniej mnie pan interesują te dmuchane zjeżdżalnie, a bardziej jeszcze to poznanie tego świata dawnego. Wiem, że będzie można się zapoznać z rzemiosłem dawnym. No właśnie, będzie można zapoznać się z rzemiosłem, będzie można zobaczyć, jak były tkane sznury, jak pracowały koronczarki, jak produkowano beczki, jak produkowano szkło. Mnóstwo rzeczy. To są wszystko trochę bardzo zapomniane sytuacje, ale więc warte przypomnienia. Bardzo wiernie odtworzone. Rekonstruktorzy to są wspaniali ludzie, którzy są fascynatami historii, wielkimi patriotami. I odtwarzają po prostu nieprawdopodobne rzeczy, tradycje, tańce. No właśnie, że można. Tańce, będą dokładnie tańce. Będzie można tak. Nie będzie tylko wojować. Będzie można tańczyć. Ale także tak. Potańczyć. Tak, zobaczymy właśnie, jak sobie poradzą rekonstruktorzy i w tym obszarze, ale tak są zaplanowane treningi taneczne rekonstruktorów, a później pokazy oczywiście. Pokazy, a do tych pokazów i do tych tańców będzie mogła się też lokalna społeczność przyłączyć? Zostawmy to takim niedopowiedzeniu. Nie chcę mówić za rekonstruktorów, ale są niespodzianki przewidziane. Na pewno. Ile pan powiedział, ilu będzie rekonstruktorów? Ponad 250. Będą też goście z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy. No w zasadzie to XVII wiek, czyli ten cała dawna Rzeczpospolita. Tak, cała dawna pierwsza Rzeczpospolita. Pierwsza Rzeczpospolita, oczywiście, więc troszeczkę tutaj przemieszczamy się na wschód. No dobrze, dobrze. Bardzo, bardzo to jest ciekawe wszystko, co pan mówi i takie ekscytujące, bo takie niemożliwe do zobaczenia na co dzień, szczególnie jeżeli chodzi o to rzemiosło, szczególnie jeżeli chodzi o dotknięcie, znaczy przyjrzenie się broni czy zbroi, można będzie postrzelać z łuku? Będzie można postrzelać z łuku, będzie można powalczyć na miecze. Może naprawdę? Tak. Będzie szkoła fechtunku, też zapomniana sztuka walki, ale to będzie europejska sztuka walki mieczem długim. Bardzo widowiskowa rzecz, ale też no, jakbym miał porównać, myślę, że nie mieliby się czego powstydzić i mogliby spokojnie stanąć w szranki z samurajami. Aż tak? Tak. Aż tak, szanowni państwo, sami widzicie, że tych wydarzeń niezwykłych jest bardzo dużo. No, jest taka doza emocji, oczekiwania. Mało tego, zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego, dlatego że te uroczystości będą rozłożone pewnie w różnych miejscach, różne rzeczy się będą działy. Tak, zapraszamy 1 czerwca, można i tak spędzić Dzień Dziecka, bo prawda? To są dwa dni. Tak, to są dwa dni. Zapraszamy 1 czerwca od godziny 12, będzie oficjalne otwarcie, salwa armatnia. Tak, przemarsz wojsk, prawda? Przemarsz wojsk. Tak jest. A później już mnóstwo atrakcji, egzercerunki, pokazy konne, no mnóstwo atrakcji. O 14, jeśli dobrze pamiętam, będzie przedstawienie śluby lwowskie. O godzinie 16 jest przewidziana główna bitwa, batalia, bitwa pod Warką. O tym zwycięstwie będziemy wspominać. Zakończymy wszystko około godziny 19
w sobotę. Natomiast i czeka nas niedziela. Tak, i w niedzielę zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie. To nie będzie stricte powtórka. Od której godziny? No więc jeżeli ktoś ma życzenie, to zapraszamy na polową mszę świętą o godzinie 10:00. Natomiast od godziny 11:00 oficjalnie zaczyna się turniej husarski. Zakończymy o godzinie 16:00, a wcześniej czekają nas powtórzenie ślubów lwowskich o godzinie 14:00 i o godzinie 15:00 spodziewamy się rozpocząć wielką bitwę i zakończyć wielkim przemarszem wojsk, tak? Ach, szanowni państwo, i to wszystko 1 i 2 czerwca na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Szęsnem. Jeżeli chcecie państwo przenieść się w przeszłość, w XVII wiek, poczuć epokę, dreszcz emocji i zobaczyć to, czego nie da się zobaczyć w tym momencie gdzie indziej, to tylko na terenie kompleksu pałacowego w Chrzęsnym, a na te wydarzenia zaprasza Aurelia Sobczak w imieniu pana Artura Wolskiego, prezesa Fundacji Skrzydła Chwały oraz starosty wołomińskiego. Tak. Starosta wołomiński pan Adam Blybak serdecznie zaprasza również, jak również burmistrz Tłuszcza, bo to jest miejsce, pałac jest umiejscowiony w gminie Tłuszcz. I tutaj chciałbym podkreślić, że bardzo dobrze nam się współpracuje z panem burmistrzem, z panem starostą i z osobami odpowiedzialnymi za pałac. Ziemia wołomińska jest bardzo gościnna, a ludzie są wspaniali. Ziemia wołomińska jest bardzo gościnna, a ludzie są wspaniali. I przy tym zostańmy, szanowni państwo, bądźmy wspaniali, radośni i szczęśliwi i przybywajmy do Chrzęsnego 1 i 2 czerwca, bo tam będzie się działo. Bo tam będą skrzydła chwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.